Z cyklu jak zrobić sobie jakąś ozdobę we włosy na imprezkę. Tu mam dużo takich różnych rzeczy ozdobnych, więc chciałabym Wam przedstawić. Bazuję dzisiaj na różu, brudny róż i po prostu w tym kolorze. Oj, żeby tak światło nie. Tu mam taką kokardeczkę z piórkiem i z kryształkiem. Te kryształki to są dość kosztowna rzecz. Takie przestrzenne. Tu z tyłu nie zrobiłam jeszcze żadnego zapięcia, bo się jeszcze zastanawiam, czy to będzie grzebyk, czy może krokodylek. Więc tak bym to zrobiła i zaproponowała, ale jeszcze nie wiem, zastanowię się. Następna rzecz we włoski, taka skromna, to jest kokówka założona do tego, no gotowe, tu się posiliłam gotowymi kwiatkami, do tego kołeczek walki, to takie, jest to takie dość skromna rzecz. Biały kolor. Taki, no widać, taki mleczny, perełki i brudny róż. Następna. Ta jest bardzo skromna. Samo oczko, więc to oczko, ten błyszczyk będzie bardzo widać. Kryształek, on jest przyszyty, no i przyklejony dodatkowo, bo ma taką dziurkę, ten kryształek, że za jedno oczko można przyczepić. Plus troszeczkę takiej skromnej woleczki. I to jest tylko takie zaakcentowanie z tyłu głowy. Może mogą to być fryzury asymetryczne. Tu mamy kwiatek, róż, perełki, no i troszeczkę tiulu, troszeczkę woalki i białe piórko. Też na kokówce. Całą kokówkę się wkłada i zostaje wtedy same takie ozdobne. Następną mamy, a jeszcze tu mamy taką róża z takim właśnie, tylko z taką siateczką. To też jest na kokówce, to można wpiąć. Można w ten sposób, ona się tak ładnie ułoży, bo to można leciutko przewinąć, czy drucik, czy też pionowo do koka. I do różnych takich właśnie luźnych włosów jako akcent. Ta róża jest tak jakby. To jest różowy kolor, ale bardziej bym pomyślała, tak patrzę, bardziej na wrzos. Widać, że to jest brudny róż, tak, ta siateczka. A to bardziej taki jakby, no taki wrzos. Dalej, następny, jeszcze mam jeden i ten będzie ostatni. Różyczka atłasowa, koraliczki, takie gniazdko zrobione właśnie, bo to są, to jest takie sztywne druciki, to są te takie konstrukcja jest właśnie na druciku, dlatego się trzyma. No i tu z piórkiem, też na kokówce z tyłu. I to są wszystkie rzeczy, jakie sobie dziś pokombinowałam. Jeszcze Państwu pokażę, na czym bazowałam, więc miałam dużo takich różnych rzeczy do wybrania. Właśnie to są te kryształki. Są bardzo piękne, nie wiem jak tu mam. O, z tej strony jest tak z dziurką, widać, do przyszycia. No piękne jest takie, jak kryształki Swarovskiego, chociaż to nie jest, bo to może być jeszcze bardziej, to nawet może nie jest, bo to nie jest Swarovski, zaraz Państwu pokażę. Mam tu całe takie pudełeczko tego, zakupiłam to. Więc widzicie?
Tak, i nie chciałabym tam za dużo reklamować, bo Swarovskiego to nie jest. To tak jest indyjska jakaś produkcja i w ogóle kryształki. Bardzo fajnie. Przysłano mi na zamówienie. A więc tu mam trochę kokówek. I takie różne tiule, różne pióra. Właśnie tu następny. Mam tu jeszcze kolor czerwony i złoty. Różnego rodzaju. Stare złoto i takie różne, podobne do złota, różne rzeczy. I czerwień. Piórka tu jeszcze takie jest. Tak, i będę z tego jeszcze robiła następne rzeczy, ale już nie dziś. Piórka niektóre właśnie można sobie kupić na takim druciku. O, te są normalne pawie. Także na teraz to wszystko. Może jeszcze tu ułożę je. Pokażę wam, jak to by wyglądało. Wszystkie. Oczko jedno tu. Dobrze, więc tu jest jedna taka. Tak, tu. Proszę bardzo. Już chyba wszystko wtedy tak to wygląda, nie? Zobaczcie. Tak sobie wymyślałam takie propozycje do jednej kreacji i nie wiem jeszcze, która będzie wykorzystana właśnie. I na dziś to wszystko, chyba że będzie jeszcze jakiś nowy pomysł. Czy to się wam podoba? Zalajkujcie. Będzie mi miło i dziękuję.